nigdy nie odpowiadam, że jestem urzędnikiem, nigdy nie odpowiadam, że jestem politykiem. Nie jestem zresztą politykiem w sensie dosłownym, jestem osobą bezpartyjną. Natomiast od czasu do czasu staram się kolaborować z tymi, którzy moim zdaniem mają jakieś pomysły rozsądne. I wydaje mi się, że mogę się przyczynić do realizacji tych rozsądnych pomysłów. Pomysły polityków bywają różne. Często też brzmią rozsądnie wtedy, kiedy są formułowane. Natomiast potem, z upływem kolejnych tygodni, miesięcy, okazuje się, że coraz mniej jest takiego perspektywicznego rozsądku, a coraz więcej bieżącej polityki. No, kiedy coś takiego mi się przydarza, a mam też takie doświadczenie w biografii, kiedy dokładnie tak było, to wtedy po prostu mówię do widzenia, dziękuję bardzo, i wracam do siebie, to znaczy do szkoły i do studentów. Ponieważ tak naprawdę na co dzień jestem nauczycielem. Jak ktoś pyta, kim jestem, odpowiadam zgodnie z prawdą, że nauczycielem, nauczycielem, nauczycielem. A potem od czasu do czasu coś tam innego robić próbuję. Tu się tak uśmiechnąłem, jak pan rektor mówił o Człuchowie, że państwo tam macie swoją filię, a uśmiechnąłem się dlatego, że w 1989 roku Człuchów był jednym z kierunków naszych wędrówek po Polsce. Myśmy wtedy zakładali z grupą przyjaciół pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące. I ponieważ wydawało nam się, że to jest taka idea, którą warto upowszechniać w całym kraju, zgłaszało się poza tym mnóstwo ludzi z kraju do nas z pytaniem, jak my sobie to wyobrażamy, jaka jest ta szkoła marzeń. Nam się udało tę szkołę wtedy stworzyć. I była ona wynikiem wieloletnich przemyśleń kilku osób. Między innymi pojechaliśmy do Człuchowa i jak rozumiem, poza filią szkoły TWP-owskiej i państwa jest tam również społeczne liceum, które działo od tych 20 z górą lat. I z tego, co ostatnio nawet słyszałem, ma się podobno całkiem nieźle, pewnie państwo wiecie coś więcej na ten temat. Proszę państwa, to tyle wstępu. Ja może bym taką mam propozycję, ponieważ państwo pewnie nie zniesiecie zbyt długo gadającej głowy, to ja mam propozycję taką. Ja rzeczywiście powiem słów parę na temat tego, jak rozumiem liderowanie i posługując się tak naprawdę wyłącznie pewnie osobistymi przykładami, no spróbuję coś o tym opowiedzieć. Natomiast myślę, że najlepiej będzie, jeśli zostawimy sobie trochę czasu na to, żebyście państwo mogli po prostu popytać, podyskutować, może pokłócić się ze mną, bo może nie wszystko, co powiem, będzie państwu duchowo odpowiadać. I to myślę, że będzie rozsądniejsze. No zwłaszcza, że mieszkamy wszyscy w tym samym mieście i pewnie to miasto teraz jest rzeczywiście, rozwój tego miasta no, jest interesującą rzeczą, prawda? To jak to miasto ewentualnie będzie się rozwijać, to o tym sobie możemy porozmawiać. Proszę państwa, pierwsze pytanie, te pierwsze pytanie zadane, no jest pytaniem, na które nie ma oczywiście odpowiedzi. Jak zostać liderem lokalnej społeczności? Nie ma pojęcia. To znaczy, może inaczej powiem. Są pewnie bardzo różne sposoby. I tutaj taka uwaga najbardziej pewnie ogólna, ale ona na wstępie chyba należy się. Pamiętajcie państwo o to, że tak naprawdę liderem, przynajmniej w takich krajach jak nasz, to znaczy w kraju bardzo młodej demokracji. No, ta demokracja nasza to jest 20 lat raptem. Oczywiście my sięgamy w przeszłość, my mówimy, nawiązujemy do Polski Jagiellonów, mówimy o demokracji szlacheckiej. Natomiast ta demokracja w takim rozumieniu dzisiejszym, no to jest demokracja niesłychanie młoda.
I dlaczego powiedziałem niestety? No dlatego, że w młodych, zwłaszcza demokracjach, tak naprawdę liderem zostać bardzo łatwo. Wystarczy głośniej wrzasnąć coś w jakiejś sprawie. Wystarczy zaprezentować w sposób niebywale taki wyrazisty swoje emocje i oto już po chwili zostaje się liderem. Bardzo dobra droga, znaczy łatwa w tym sensie dobra. Nie polecam jej Państwu, ponieważ liderzy tego typu wydarzeń najczęściej liderami są na krótko. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że czasami liderują przez czas jakiś bardzo skutecznie. No, pewnie znaleźlibyśmy i przykłady takich, którzy od tego pierwszego wrzasku, wydanego z siebie ładnych już kilka czy kilkanaście lat temu, dalej, przynajmniej w niektórych środowiskach, liderami pozostają. Ja celowo zacząłem od takiego antyprzykładu, bo on jest, one są, te takie antyprzykłady są szalenie wyraziste. Jeśli Państwo chcecie przykłady wyraźne, przy czym ja, jak i z góry zapowiadam, ja prezentuję swoje prywatne poglądy. Państwo się możecie z nimi zgadzać bądź nie, możemy się w tej sprawie ewentualnie trochę pokłócić. Natomiast no jakby zdaję sobie sprawę z pewnej, być może niektórzy z Państwa mogą odebrać jako pewnego rodzaju niepoprawność. Ale no macie je Państwo przed oczami. W ostatnich kilka miesięcy krakowskie przedmieście, ewidentna gromada liderów, w moim przekonaniu dość głęboko zaburzonych psychicznie, ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast ja jestem przekonany o tym, możemy się założyć tutaj, że tak powiem wszystko, że prawdopodobnie niektórych z nich znajdziecie Państwo za dwa miesiące na listach wyborczych. To wcale by mnie nie dziwiło. Myśmy rok temu, dwa lata temu, myśmy walczyli o sześciolatki w szkołach. Powiadając, oczywiście zamysł tego działania był podwójny. To znaczy z jednej strony ja jestem bardzo głęboko przekonany o tym i większość przykładów światowych, wszystkie prawie europejskie przekonują o tym, że chyba to tak jest naprawdę. Powiada o tym, że sześcioletnie dziecko znakomicie może się uczyć. Mało tego, jest to dla jego rozwoju niewątpliwie pożyteczne. Ja oczywiście pomijam takie sytuacje, w których dziecko no, jeszcze ma taką ewidentną niedojrzałość emocjonalną, wtedy oczywiście można rok poczekać, ale to wymaga, to są przypadki, powiedziałbym, szczególne. Mało tego, opowiada się o tym, że większość, że tak naprawdę dla dziecka, małego dziecka, tym niesłychanie ważnym w jego życiu okresem jest okres tych lat, tamtego wieku od 3 do 5 lat i że to dziecko powinno być wtedy w przedszkolu. To znakomicie wpływa na jego rozwój. Oczywiście, jeśli dzieciak pochodzi z takiego środowiska, jak to mówimy, nieco zaniedbanego, to tym bardziej ten pobyt w przedszkolu jest dla niego ważny. Ważny edukacyjnie, ważny społecznie. Pedagogika społeczna zresztą tę prawdę odkryła dawno dość temu. Natomiast współczesne przykłady światowe, już takie z drugiej połowy XX wieku, opowiadają wyraźnie, że to jest prawda, to znaczy, że to się sprawdza. Oczywiście wtedy, kiedy Warszawa robiła tę kampanię taką przedszkolną, zwróćcie Państwo na to uwagę, bo to pewnie pamiętacie, to było 2-3 lata temu, myśmy to zrobili rok wcześniej, niż zaczęła to robić Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaczęło robić bardzo słusznie, trochę, jak sądzę, ośmielone przykładem Warszawy i tym, że myśmy wzięli na siebie ciężar tych pierwszych walk, można by rzec. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że myśmy byli przekonani, że dla dzieciaka to jest po prostu dobre rozwiązanie. Oczywiście też nie ma co tutaj ukrywać takich powodów niebywale istotnych organizacyjnie.
My nie jesteśmy w stanie, choćbyśmy bardzo chcieli, zbudować w ciągu roku czy dwóch lat iluś tam, oddać iluś nowych zupełnie miejsc przedszkolnych. Tak? Tymczasem szkoły podstawowe raczej no nie są przepełnione, są tam wolne miejsca. Dlatego proponowaliśmy sześciolatkom albo pierwszą klasę, albo oddział dla sześciolatków, ale umieszczony w szkole. Dzięki temu zyskaliśmy kilka tysięcy miejsc w ciągu tych minionych dwóch lat. Zyskaliśmy kilka tysięcy miejsc w przedszkolach dla dzieci młodszych. Sześciolatki weszły do szkół, gdzie zresztą stworzyliśmy im bardzo dobre warunki. Natomiast młodsze dzieciaki dzięki temu mają szansę na przedszkolu. Dlaczego, proszę Państwa, tak ten przykład o nim tak długo? Dlatego, że on jest jednak bardzo... Na tym przykładzie można tak naprawdę zobaczyć mnóstwo rzeczy, można tym przykładem wyjaśnić. Oczywiście, dzisiaj powiadamy tak, gdyby ktoś z Państwa, no nie jesteście jeszcze, jak sądzę, na tym etapie, ale za chwilę może będziecie, jakbyście dzisiaj chcieli zapisać w Warszawie dziecko do przedszkola, to meduje posłusznie, że mamy około 300 wolnych miejsc. W każdej grupie wiekowej. Oczywiście, jeśli ktoś mieszka na Białołęce i chce mieć to przedszkole nieopodal domu, to takiej możliwości mieć nie będzie. Te zaniedbania w infrastrukturze tam są ogromne. Ale dowiezienie tego dziecka do przedszkola na którejś z Prag, to znaczy po tamtej stronie Wisły, bądź po drugiej stronie Wisły, w tych dzielnicach takich sąsiadujących, typu Żoliborz, Bielany, nie ma problemu, tamto miejsce się znajdzie. Nie mówiąc o centrum miast. A więc powiadamy, że, no, że jakby w porządku. Tak? A więc osiągnęliśmy ten cel, który zamierzyliśmy, żeby dzieci mogły chodzić do przedszkola. W Warszawie sytuacja jest o tyle lepsza, że mamy tutaj dużo placówek niepublicznych, do których też chodzi sporo dzieci. No ale efekt jest taki, że w tych publicznych i niepublicznych, oczywiście za te drugie trzeba zapłacić nieco więcej, chodzi tam coś około 90, chyba 7-8% dzieciaków w wieku przedszkolnym. Znaczy, to jest wynik na poziomie niektórych tych naprawdę najlepszych krajów europejskich, typu Hiszpania, Francja. Tam, gdzie temu wychowaniu, do wychowania przedszkolnego przywiązywano ogromną wagę już od lat i rozwijano ten system. Ale zobaczcie Państwo, jest tutaj za tym przykładem stoi też coś innego, prawda? Gdyby wiedza, taka dosyć, powiedziałbym, elementarna, to chciałem bardzo podkreślić, towarzyszyła tym, którzy 10 lat temu, z górą 10 lat temu, robili reformę szkolną, gdyby posiadali choć strzępy tej wiedzy, to nie tworzylibyśmy wtedy, przed 10 laty, gimnazjów jako sposobu na rozwój polskiej edukacji, tylko odbudowywalibyśmy i tworzyli nowe przedszkole. A więc zauważcie Państwo, z jednej strony mamy liderów typu Krzyż na Krakowskim Przedmieściu, typu liderzy, no już nie będę tutaj oszczędzę sobie nazwisk, ale liderzy najbardziej populistycznych partii. Niektóre z nich zniknęły po kilku latach liderowania z polskiej sceny politycznej, ale przypominam, że jeszcze dwa lata temu na tej scenie politycznej były. Przypominam, że poprzednia koalicja rządowa w tym kraju to było Prawo i Sprawiedliwość, którą towarzyszyła Liga Polskich Rodzin i na okrasy samoobrony. Już no, znaczy nazwiska przywódców, że tak powiem, same się tutaj pewnie Państwu wyświetlają w głowach. Prawda? To jest typowy przykład takiego właśnie lidera, że tak powiem, krzykaczy. To, że ci liderzy dochodzą do głosu, że potem podejmują decyzje, niekiedy decyzje bardzo brzemienne w skutkach. Ten przedszkolny z tą historią sprzed ponad 10 lat jest tego znakomitym przykładem. To świadczy o tym, że tym liderem zostać jest
dosyć niestety nowej, takiej młodej demokracji łatwe. Jakie jest na to